Dzisiaj mamy probówkę, lejek, wodę i glicerynę. I będziemy obserwować, co się dzieje, jak włożymy probówkę do wody oraz do gliceryny. I tą probówkę uzupełnimy gliceryną. Najpierw patrzymy na probówkę. Popatrz. Przewiększa się. Tak, jest większa. Mhm. I teraz nalejemy. Tutaj też włożymy, zobacz. I jaka jest? Większa, tak? Dobrze. I teraz nalejemy do tej probówki glicerynę też. Wytrzyj ją. Tak, wytrę. Mamy butelkę. I tam jest woda? Nie, gliceryna. Zlewamy glicerynę. O! Dolejemy tu. Bo tu też jest gliceryna. Tak, bo tu też jest gliceryna. I teraz patrzymy. I patrz, co się stało tam. Teraz tutaj ukucnij. Ukucnij, żebyś widziała. Przypominam. O, patrz, co się wydarzyło. Tak, pojęcie nie. No i zobacz. Widzisz tą probówkę? Tak. A z tej strony popatrz. Popatrz z tej strony. Prawie jakby zniknęła, prawda? Tak. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to zależy od współczynnika załamania światła. I po prostu gliceryna i szkło mają bardzo podobne, dlatego nie widać tej probówki. A w wodzie była taka gruba. Jak nie było gliceryny w środku, to była też taka gruba. A teraz po prostu jej nie widać. To też jest czarny. Nie widać jej prawie.